teraz, szanowni państwo, chciałem zaprosić pana profesora Renato Capozzi z Neapolu. Pan profesor wygłosi wykład na temat wrót wschodniego Neapolu. Thank you. Good afternoon. Bardzo dziękuję. To everybody. Witam wszystkich. I want to thank for invitation and this is my the last presentation. Mam tutaj ostatnią prezentację dzisiejszą. Ale nie chcę państwa zanudzić, więc postaram się mówić krótko. My essay. You can read on the proceedings. Macie państwo pełen tekst w materiałach konferencyjnych. Moja prezentacja dotyczy projektu Billing in który a particular occasion dotyczył konkretnej okazji. Okay. This international workshop promoted mówię tutaj o Międzynarodowej Akademii Wiosennej zorganizowanej przez Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie dwa lata temu. I to właśnie był ten 10. edycja Międzynarodowej Akademii Wiosennej, a tematem warsztatów było miasto, system wjazdów do miasta w epoce oświecenia. Co to jest brama? Co to są wrota do miasta? City walls. Bez murów. Krakow F, the city walls is clear. Posiada a lot of city miejskie i wiele as, the city walls has disappeared, miast that is miało mury miejskie, te mury znikały, zostały rozebrane. I teraz w jaki sposób można zdefiniować prawdziwe formy architektoniczne, prawdziwe postaci architektury. A więc architekci potrzebują nowych i wyraźnych wrót prowadzących do miasta. Is a walk on the sensie typology of mamy the urban tutaj facts, koncepcję typologii faktów urbanistycznych. Są wrota. Mamy tutaj wiele możliwości rozwinięcia tych tematów. We have a lot of possibility. We have an entrance with więc two mamy parallel, for example, tutaj na przykład wejście, wrota z dwoma równoległymi budynkami. Mamy też wrota z budynkiem, który w jakiś sposób definiuje duże wrota, dużą ramę. Kind of body, ale też mamy tutaj próbę pracy z różnymi rodzajami ciał czy postaci, linearnych i punktowych, więc to są niekonwencjonalne wrota do miast. I mamy tutaj na przykład przykłady wrót w Barcelonie i innych miastach. I może też brama do Neapolu od strony wschodniej. Naples is an image of Enlightenment periods. Tutaj mamy Neapol w okresie oświecenia. Wówczas Neapol był bardzo silnym miastem determinowanym przez krajobraz i ukształtowanie terenu. Wywołał to ogromne wrażenie. Proszę zobaczyć ten na ilustracji. Crown of hills otoczone koroną wzgórz wokół zatoki. Recognize some big world building. I tutaj jest możliwość rozpoznania pewnych ogromnych, bardzo znanych budowli, ogromnych budowli. Tutaj można zobaczyć Albergo de Poveri, 300 metrów. Mamy też linearne budynki. We work on this possibility. I pracujemy nad tymi możliwościami. We use a lot the historical
map of the city. Bardzo intensywnie korzystamy właśnie z mapy miasta, kiedy staramy się zdefiniować propozycje dla miasta. Mamy tutaj ważną mapę Duca di Noia 1775. I tutaj w tym obszarze, w obszarze prac, mamy tylko pole, mały kościół. Natomiast później zauważamy obecność tych wspaniałych, czy tego wspaniałego wielkiego budynku. Jest to bardzo istotne, ponieważ jest to zdefiniowanie od południowej części głównego wejścia głównych wrót do stolicy Sycylii. I tutaj mamy właśnie obecność tego linearnego budynku, bardzo mocna obecność, i mamy ten mały kościółek po drugiej stronie ulicy, więc bardzo istotny, gęsty punkt, a więc długi budynek linearny i kościół, więc mamy tutaj punkt napięcia pomiędzy tymi dwoma elementami. 1943. Okay, this building was destroyed by bomb. Zrobimy to zdjęcie. Ten budynek został zniszczony przez bomby. We can see here a zoom. I tutaj widzimy zbliżenie tej relacji, tej gęstej konstrukcji budynku. Mamy tutaj system ścian, murów z arkadami i kościółek w środku tej części tego palazzo. Palazzo jest budynkiem i tak samo się nazywa. I tutaj mamy fasadę, front i części budynku. This is the one of the pictures really of last century. And this is the relevant presence of the Granini building in the landscape. I teraz mamy oczywiście te budynki jako elementy pejzażu. Budynek został zniszczony podczas bombardowania, ale nie tylko przez bombardowanie, ale też jeszcze było wiele problemów z kwestią oświetlenia, światła w tym budynku. I też była tam kwestia właśnie ewentualnego zajęcia czy używania go przez wojsko. Następnie podjęto wysiłek odbudowy tego miejsca i zdefiniowania odgraniczenia czy też granicy zatoki miasta i zdefiniowania długiego wjazdu czy wejścia do miasta. Mamy dwa rozwiązania. Oba z nich pokażę. Więc mamy tutaj też porównanie tych dwóch możliwości. Przy takim samym problemie mamy wiele możliwości. Więc tutaj mamy opcję powiązaną z poprzednim budynkiem. Więc tu jest propozycja może niekoniecznie odbudowy budynku. Więc składnia, koncepcja budynku jest taka sama, z pewnymi zmianami, niewielkimi zmianami, a więc mamy typologię budynku i mamy budynek zdefiniowany przez części. Mamy powtarzające się, w pewnym sensie jednorodne, ale ciągłe części. Mamy też dziedziniec, który mieści się właśnie przed budynkiem, między zatoką, morzem a budynkiem. I tutaj mamy kształty wejścia, tonalne.
in a way can be ujęcie, tonalna struktura, więc może to być na przykład nowa wieża, która definiuje nam tą drugą część i pokazuje nam dokładnie, gdzie mamy wrota. I teraz patrzymy na cele, więc de facto użyłem tego samego miejsca i pokazałem właśnie poszczególne części tego budynku, żeby pokazać powiązanie pomiędzy miastem a zatoką. I tu jest plan wolumetryczny, jeden z tych domów właśnie zmienił i zdefiniował. I tutaj widok aksjonometrii, żeby wyjaśnić opcje, możliwości. Widok wychodzący z poza miasta, wchodzący do miasta, patrzący wewnątrz miasta i tutaj mamy też widok z miasta na Wezuwiusz. The second one. A teraz ja wolę to drugie podejście, ale to nieważne, bo to jest kwestia porównania. To drugie rozwiązanie jest bardziej powiązane z wcześniejszym rozwiązaniem, z tym z poprzednim budynkiem. Taki bardzo znany architekt Ferdinando Fuga z Florencji. I ten rodzaj propozycji w pewnym sensie to dzieło abstrakcji. Mamy tutaj sens i poczucie, że ten dłuższy budynek może być właśnie tak umiejscowiony dla miasta, ponieważ mamy właśnie, to jest dla nas bardzo ważny ten warunek linearności. Natomiast mamy tutaj jeszcze kwestię relacji pomiędzy miastem a zatoką. Mamy też inny rodzaj koagulacji, bo mamy tutaj wieżę i platformę, tak zwany plinth, tak zwany cokół, który nam tutaj definiuje całą koncepcję. I tutaj rysunek wyjaśnia, w jakim sensie jest możliwe zbudowanie takiego dużej zawieszonej belki, której tu czy też stopy opierają się na ziemi. I tutaj mamy pokazane proporcje pomiędzy bardzo długim ciałem, korpusem tego granili i ośmiokątnej koncepcji ulic. 550 meters. Trudno właśnie jest zobaczyć, jak zbudować taki budynek 453 metry. Zdecydowaliśmy się, że będziemy czekać, że się zastanowimy, jak do tego podejść. Tutaj mamy widok z płaszczyzny, właśnie z dookoła i tutaj widzimy budynek od zewnątrz, od ulicy. To ciekawa praca, zdefiniowanie tej platformy, tej płaszczyzny z rodzajem archipelagu. I widzimy tutaj taką martwą naturę. I teraz jest pytanie, czy to jest tak naprawdę martwa, czy żywa natura, ponieważ na ilustracji widzimy, że mamy tam przedmioty, owoce, ale nie tylko owoce. Mamy też szkło i mamy, czyli jakieś szklanki, jakieś kieliszki, więc mamy jeszcze kwestię rodzaju kompozycji martwej natury. I chcę podkreślić właśnie, że tutaj mamy wymiary, że mamy właśnie problem proporcji, budowy, konstrukcji. Mamy
niewiele, czy też mało właśnie kolumn, czy punktów podparcia tej budowli, które są w stanie ją utrzymać. I tutaj mamy przekrój różnych punktów i tutaj mamy jeszcze inne rysunki i w pewnym sensie i mamy tutaj koncepcję, ideę, żeby definiować rodzaj ramy. Sant'Elmo Hill is very important in Naples because it's the first elements we can see. Neapolitańskie wzgórze, profile of this, Świętego Elma. Tutaj widzimy właśnie zarys miasta. Mamy taką ramę. The same drawing. Ten sam rysunek. To jest stara mapa. Ale nowy budynek jest taki sam. Aksjonometria. From the east part of the city to i od wschodniej części miasta, ale do miasta, stronę miasta widzimy tutaj z tego poziomu morze i obraz. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.